Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniecie, kolejny odcinek z Swords and Sandals z Varidux, z którym będziemy grać na kolejny turnament z nowym bossem, tak jak mi się przynajmniej wydaje. W głowie jest Feraklesa i też, no trzeba sprawdzić też armorę, którą możemy podmienić, ewentualnie, mógłbym sprawdzić broń, mógłbym sprawdzić w ogóle broń, bo tak, noc się pojawiła. Czyli możemy zaatakować, w ogóle właśnie. Nie sprawdziłem w ogóle nigdy, nie sprawdziłem ani razu sklepu w nocy, czy jest tutaj coś innego wtedy? Nie ma. Okej, okay, nie ma. Czyli lecimy na dungeona i atakujemy bodajże się z... Nie, Dantus to nie będzie. John the Bad... Nie. Son of Stylonius, tak? Dobrze mi się wydaje? To będzie synek, którego musimy pokonać w tym momencie. I jak sądzicie? Jak osobnik z powerscorem 172 ma ze mną wygrać? Ja, jeżeli wystarczająco się postaram, jestem w stanie go pokonać na 3 hity. Znaczy wystarczająco się postaram. No nie mogę, bo teraz zobaczcie. To jest to, co mówiłem z tym bugiem. Ma jeden armor, zobaczcie, zadam damage'a. 78 damage'a zadałem, spadł mu tylko armor, życie jest całe z tym miejscu, które powinno być. Gra mi oszukała, bym było pokonał na 3 hity, ale musiałem na 4, no niech będzie. Nie wiem, czy levelu nie powinienem wbić. Gierka mi najprawdopodobniej oszukała, powinien wbić level i tego nie zrobiłem, więc... hello, Gierko? Hello? Ale teraz tak, weapons chciałem sprawdzić. Czy weapons? Nie ma żadnej broni, która byłaby lepsza od naszej, która jest? Nie ma. Patrzcie, broń, którą mogę teraz kupić, jest 13 damage'u gorsza od naszej. To jest niby ta, to jest ta saber nasz, tylko jest ulepszona. To jest naprawdę tragedia z brońmi tutaj. Oliver, poprawię to, bo broń to są po prostu nieopłacane do wymiany. Teraz tak. Hełmu na pewno nie możemy mogli sobie kupić lepszego. Ja chcę z tą głową chodzić. Z tą głową chcę chyba chodzić, tak mi się, ona mi się strasznie podoba. To jest ten problem właśnie, ale ten krytyk taki jest wielki. Taka wielka różnica jest, zobaczcie. 26%, a Lux ma chyba 13%. Odpuszczę. Kupimy sobie jakieś może butki. To byłoby fajny fajnym zakupem. Kupimy sobie może jakieś shoulder guards, ponieważ ma to magic reduction. Ten mogę sobie kupić. Mogę sobie kupić armor możliwe, że jeżeli mi będzie stać 40 tysięcy, no na pewno będzie mi stać, już to widzę, ewentualnie, że jakoś bym sprzedał teraz te wszystkie rzeczy, które mam. To mogę sprzedać? Za mało. To mogę sprzedać? Za mało, 24 tysiące, ja potrzebuję 40 tysięcy, więc musimy teraz pieniędzy uzbierać, ale żeby to zrobić rzeczywiście, musimy udać na nasze turnament. Uderzę na hard duela, żeby zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Ponieważ przeciwnik nie powinien być żadnym problemem dla nas, przynajmniej tak mi się wydaje. Widziałem, że nie powinien być problem, ponieważ mamy dużą szansę na trafienie, mamy 61% szansy na trafienie z powera. To jest praktycznie... to jest na pewno więcej niż połowa, ale to jest praktycznie pewne, że tym powerem będziemy trafiać, więc nie ma w ogóle powodu, żebym zmieniał coś na normal, chyba że teraz chciałem pewnie trafić, aby mieć po prostu 100% Barbarian Storma. Teraz tak, tutaj normal, niech wejdzie, tutaj teraz power za 55, mamy 100% crit, znaczy ten hit chance, więc sobie robimy do niego doskok z Leap of Lions, robimy sobie normalnie do niego doskok i teraz idzie spać, więc możemy zakończyć go Barbarian Stormem i łatwo wygląda. Zobaczcie, jeśli mieliśmy expa, miałem 26 level, pamiętajcie, jeżeli mi skończy jakiś 29, okej, okay, 28 mi na szczęście doskoczył tylko, więc nie jest aż tak źle. Jednakże ja sobie jeszcze zwiększam atak, żeby mieć jeszcze większe szanse na trafienie. Wchodzimy w Warfare i wpaskujemy oczywiście punkt w Second Winda, żeby mieć jeszcze większą szansę na to, żeby się zrezurektować, ponieważ to jest 12%, czyli powiedzmy, co, 9 gierkę mogę się zespełnić, tak mniej więcej, bym powiedział, na oko. W każdym razie lecimy teraz do areny, możemy uderzyć do nowego turnieju, jakim jest właśnie turniej Gajax. A? To jest Gajax? Oko Gajaxa, Gajax. Bo ja sobie był przed... To jest Gajax! Czy to nie jest nowy potwór? Tylko zmienili trochę jego wygląd, patrzcie. To był Gajax stary. Teraz troszeczkę zmienili i dlatego, jak to się nazywa? Go nie poznałem. Niech będzie 420 power score kontra nasz przeciwnicy na naszej drodze. Nie czuję jakiegoś strachu. Raul. Raul. Raul jest na naszej drodze. Czy on ma jakiekolwiek szanse na nas? Nie wydaje mi się. Mam 69% szansy na atakowanie Barbarian Stormem w momencie, kiedy ktoś nie śpi. To jest strasznie
warty prób, dokładnie. Zobaczcie, że mi się strasznie opłaciło. On teraz stracił praktycznie 100% energii. Użył dwóch skilli, będzie teraz na pewno spał, więc ja mogę to tutaj ładnie tutaj powerem. Najprawdopodobniej, jeżeli dobrze mi się wydaje, jeżeli teraz by usnął, mógłbym zaryzykować sobie właśnie użyć, jak się nazywa, Barbarian Storma i mam na 100% szansę na trafienie, jednakże Leap of Lions po prostu jest wystarczający, żeby z nim wygrać i możemy pędzić po prostu po naszych turniejach, po naszym turnieju jeszcze dalej. Man at Arms, Eugeniusz. Eugeniusz. Eugeniuszu, czy ty myślisz, że jesteś tym, który może zaszkodzić w jakikolwiek sposób cwanej koli? Zastanów się. Patrz. Dwale dacie quickie, znaczy normalnym, żebyś po prostu miał ten, ten damage. 100% szansy za 350 damage'u. So adorable. Ja nawet nie potrzebuję tego 100% hit chance'u, żeby być jakoś, nie wiem, chociaż może jednak potrzebuję. Okej, okay, no dobra, ja teraz odeśpię. Czemu by nie? Mogę sobie tutaj zregenerować po prostu naszą esencję. Teraz do nas będziesz chciał to skoczyć. A jak podchodzisz, to ja cię z Leap of Lions, żeby ci po prostu jakikolwiek damage zadać. I jeszcze normalny doskok, żeby jakikolwiek tam damage wszedł. Ty nas próbujesz zaatakować spelem, którym nas nie trafiasz i musisz pójść spać, więc ja do ciebie doskakuję za 89 damage'u. Nie mamy teraz 100% jak mamy, ponieważ poszedł coś spać i zakończę twoje życie Barbarian Stormem. Ty wredny człowieku. Tak jest. Tak jest, moi drodzy. Dwóch upadło. Jeżeli dobrze mi się wydaje, jeszcze pięciu przed nami, tylko nie wiem, czy licznie, łącznie z Gajaxem, czy bez niego. To będzie ciężka walka. To, moi drodzy, będzie ciężka walka. Ponieważ zauważyłem to 30% w momencie, kiedy miałem doskok. To jest naprawdę mała szansa. Jednakże jest jeden widet plus. Nasz przeciwnik, naszej przeciwniczka Belinda ma strasznie mało esencji. Owszem, my też mamy z tym problemy, nie mówię, że nie. Będę musiał najprawdopodobniej dodać sobie po prostu więcej do magiki, ale nie jest to u nas aż tak tragiczne, mi się wydaje. Poszedłem do tyłu, zamiast do niej skoczyć. Nie jest to u nas aż tak tragiczne, jak właśnie u niej, więc mamy teraz powera. Tak. A ja powiedziałem, że będzie ciężka walka. Ja muszę sami się zastanowić. Zanim coś powiem, spojrzeć po prostu, jak ta walka wychodzi i dopiero powiedzieć cokolwiek, bo na razie to... Trochę chciałem próbować, znaczy próbując sobie zapeszyć to wszystko bezsensownie. Okej, okay, no używacie spej, naprawdę, to jest dla mnie naprawdę urocze, że wy podchodzicie. Używacie skilla, tracicie całą manę, potem musicie być skrzywieni w ten sposób pod naszymi nogami, nie możecie nic zrobić, a ja jedyne co robię, to patrzę i śmieję się z waszej głupoty. Ponieważ w tym momencie właśnie... Tak chcesz się bawić. Tak chcesz się bawić Barbie, tak? I feel you. Doskok. Nie będziesz podnosiła na mnie ręki. Kapisz? Lecimy. Exit battle. Mamy 29 level, więc będziemy sobie rozdać statystyki. I ja w tym momencie, jeśli dobrze mi się wydaje, przecie, maximum essence, magic resistance, czy jest gdzieś regeneracja szybsza? Maximum hit point, distance guide to can be pushed, większy w rozmiarze, healing when resting. Nie, czyli lecę po prostu w magikę w tym momencie. Dwa punkty w magii, jeden. Tak sobie zrobimy. Żeby mieć troszeczkę więcej magii, albo raczej esencji, oraz żeby po prostu ona chyba szybciej schodziła, ponieważ jeżeli będzie mieli więcej tej esencji, to wolniej będzie nam to ta esencja uciekać i też będą zrobić dłuższe combo. Trzeba o tym pomyśleć po prostu, tak? Dystansowiec. Dystansowiec jako nasz przeciwnik. Viscount Audrey. Czy ty, moja droga, myślisz, że tym swoim śmiesznym łuczkiem możesz w jakiś sposób nam zaszkodzić? O tak, no jak przeskoczysz na drugą stronę, to jednak już się troszeczkę przestraszyłem, wiesz? Szczerze mówiąc, nie. Owszem, nie rozwaliłem ci tego armorku, będę się teraz odespać niestety, ale... Chciałem powiedzieć, że teraz ci zniszczyłem armor, niestety to się nie udało. Może teraz? Jeszcze nie. Ale śpisz, więc dostajesz z powera pięknie. Ja teraz sobie odsypiam, ty do nas podchodzisz, ja sobie daję odsypiam, ty mnie atakujesz. Walecie z normala. Ty próbujesz teraz atakować, żeby zeszło mi 100% hit chance, ale tobie to nie wychodzi i dostajesz po prostu jednego pięknego powera. I mamy już tylko szóstą walkę na arenie, aby zwyciężyć z finałowym, znaczy żeby zacząć walczyć z finałowym bossem, jakim jest Gajax. 50% szansy na trafienie, 70% do stoku. Co ja będę miał 100% z powera do niej?
Christine. 70% mam na trafienie. 70%, no to aż 64, wow. Naprawdę się przejąłem. Nie wiem, co mam myśleć. Nie wiem, co mam myśleć w tym momencie, bo jeżeli to wszystko dobrze kalkuluję. Dokładnie. To w tym momencie właśnie jesteśmy. O, nie jestem żółwiem. A nie jestem zablokowany w miejscu. To sobie próbuję niby spać, niech będzie. Mam 100% szans na trafienie, więc doskakuję do ciebie i Christina. No przykro mi. Ale mam za dużo damage na twoje życie. I teraz uwaga, czy to jest Gajax? Czy gra mnie nie oszukała? Czy to jest Gajax, a może jakiś jego brat? Jest to po prostu Gajax, ma wielką maczugę, która najprawdopodobniej będzie miała więcej, to będzie niż moja broń. Uwaga. Ma. Minimalnie. Skupcie się. Skupcie się. 21 vitality. 23 siły. 11 staminy. Dużo blokuje. W sensie dużo może przyjąć damage'a, że resist schodzą. Dużo życia. Dużo damage'a. Może być ciekawa walka. Jednakże, jak to się mówiło, im większy jest przeciwnik, tym ciężej upalać, tym bardziej upalać, w tym stylu. Jednakże w tym momencie, tego jeszcze nie widzę. Nie jest to tak łatwe, jak mi się wydawało, że będzie. Pyk. Przed Barbarian Storm z małym damage'em, to mnie naprawdę martwił, to mały damage, jednakże nasz przeciwnik, jakim jest właśnie fail. Jakim jest właśnie Gajax, nie ma praktycznie możliwości podejścia do nas. Okej, teraz doskoczył. To już mnie tak, aż tak bardzo nie ucieszyło. Gościu, przybastuj trochę, co? Niebo w Lions ci nie wyszedł troszeczkę. 27% szans na trafienie. No nie bij mnie! Jak ja mam go pokonać? On już nie ma tego skilla, ale ja już go nie mogę trafiać. Mam cały czas 25%. Przecież to jest chore. Odejdź mi stąd. Miałem 100% szans na trafienie z taunta. Tauntuj. 27%. Dalej go nie trafiam. 25%. Gierko! Poczekajcie, nie. Okej, wracam. Powrót do Gajaxa, zrezygnowałem na tą gierkę, wróciliśmy nas do niego znowu po pokonaniu całego turniejentu, przez to zdobyłem dwa level, rozdałem punkty w stamina oraz w atak, jeśli dobrze pamiętam, więc powinno być troszeczkę tam dla nas, wydaje mi się, wygodniej, pomimo tego, że staminy dalej jest dość mało i nie wiem, czy nie powinien mieć jakieś 9. Może wiesz, że mnie gierka oszukała. Jednakże wydaje mi się, że jak będę miał staminę, będę się częściej regenerował z maną. Więcej będę się regenerował, więc jeżeli tak będzie działało, to będę już trochę tą staminę rozdać. I teraz mam nadzieję, że nie przegram przez bug, ponieważ poprzednią gierkę przegraliśmy przez to, że użył skilla, który zwiększał jego obronę. I właśnie tego użył. I za każdym razem, nawet jak mu to skończyło, zobaczcie, jak tutaj zeszły te, jak to się nazywa, ikonki, miałem po 25% cały czas na trafienie. Jeżeli teraz tak się znowu zdarzy, to najprawdopodobniej nie jestem w stanie tego w ogóle wygrać. Chociaż na razie nam tutaj często usypia, więc to mnie ratuje. To mnie strasznie ratuje. Zobacz, te skille nie schodzą. Te skille nie schodzą. Teraz zeszły, patrzcie, nie ma tych ikonek. 25% szans na trafienie. Czemu? I dalej to zostało. Dalej tylko 25%. A on trafia nas praktycznie cały czas. Oliwier, twórco gry, i gdzie jest sprawiedliwość? Teraz dobrze, że miałem to 100% szansy na trafienie, bo inaczej byłbym naprawdę w ciężkiej sytuacji. 25% szansy. Co jest najlepsze, on widzicie, po ile mnie bije, tak? Miałem rezurekcję. Widzicie, po ile on mnie bije, ale ja nie mogę nic na to poradzić praktycznie. 100% szansy na trafienie znowu ma. Teraz ja mam 100% szansy, więc pyk. Tylko zobaczcie, jak mało mu zadałem. Doskok. Zblokował, on uderzył mnie. Pyk. Jak ja mam z nim wygrać? Jeżeli mi teraz ta gra zostanie przegrana w totalnie, że straciłem niby 3 życia już, to jest to nie do wygrania, bo się skill buguje. Exit battle. Mam nadzieję, że tam nie będę... Okej, nie ma czaszek. Na szczęście nie ma czaszek, czyli najwyraźniej muszę 3 czaszki źle spieprzyć pod rząd, żeby były te 3 czaszki. Uwaga. Jest 10, jest dobrze, jest git, daliśmy radę, spokojnie. Ale wracam zaraz do was. Jak tylko dojdę do Gajaxa.
No nie mogę z nim po prostu wejść, nie mogę! Skupmy sobie lepszej temę i go pokonam. Z2. Kolejny powrót do Gajaxa. Mamy nowego skilla, mamy jeszcze więcej w staminę i w... A tak jeszcze dobrze kojarzę. Powinno być lepiej, jednakże wierzę... Znaczy, jednakże czuję po prostu, że znowu popełnić ten sam bóg, czyli po prostu on może sobie tej obrony, ja będę znowu przekichany i muszę to jak najszybciej właśnie, tak powiem, wykorzystać, dopóki on tego nie użyje, bo jeżeli on tego użyje, jest po mnie. O, no fajnie, atakujesz mnie na dystans, no to mi się naprawdę, kurczę, podoba Gajax, że ja ledwo do ciebie mogę dojść, a ty mnie... Dzięki, naprawdę, że mnie atakujesz na taki dystans. Błagam tylko, żebyś nie użył tego skilla. Rób sobie co chcesz, skacz, atakuj, bij mnie. Nie używaj skilla z buffowaniem, bo wtedy jestem już po prostu skończony. Chociaż jak na razie wygląda to nawet dość tak dobrze, że tak powiem, dla nas. Użył, czyli już jest po prostu po nas najprawdopodobniej. Chyba że uda mi się utrzymać to 100%, wtedy mogę wykorzystywać moje skoki i tak dalej. Proszę, no 28 życia. Let's go! Przepraszam, po prostu przepraszam, ale wygranie z Gajaxem było na tyle trudne i na tyle mi po prostu zepsuło mózg, że musiałem tak zareagować. You just won a tournament. You just won a tournament. Wezmę sobie nie wiem co. Wziąłbym sobie jego broń, ponieważ jest owszem lekko mocna, że dobrze mi się wydaje, a maczugi biją więcej damage'a w armor niż w ciało, ale w sumie wezmę to, bo armory mają ponad 1500, życie mają maksymalnie, teraz trafiliśmy 800, więc więcej bije się w armor niż ogólnie w ciało, dlatego wezmę tą maczugę, pomimo tego, że najprawdopodobniej nie będą jej na razie używać, więc dziękuję ci bardzo, Gajax, za tą broń, dziękuję ci bardzo za zniszczenie moich nerwów, mojego mózgu, stracenie mojego czasu i tak dalej, przez to, że byłeś zbugowany. Będę musiał to też zgłosić do twórcy gry, ponieważ nie chcę, żeby wszyscy inni mieli z tym problem. I cóż, zrobiliśmy ten turnament. Jednakże, z racji tego, że się z nim tak długo trudziłem, z racji tego, że wbiłem aż 32 level, więc chyba nawet mogę być normalnie do areny bez żadnych właśnie ekspowisk. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, więc jeżeli wam się gierka podobała, zostawcie łapkę w górę, byłbym bardzo wdzięczny, szczególnie przez to, że musiałem przejść przez dwa razy zbugowanego Gajaxa, co trzy razy dopiero się tam do auto wygrać. Jeżeli chcecie kontrolować dalej ze mną historię ze Swords & Sandals, z YouTube'em, z innymi grami i tak dalej, zostawcie subskrypcję na tym kanale w tym momencie, macie ten przycisk magiczny pod filmikiem. Powinienem o to prosić w ogóle na początku filmiku, ale jakoś mam swoje zasady. Jeżeli macie jakieś propozycje na gierki, które chcielibyście zobaczyć w przyszłości, zostawcie je w komentarzach, ja wszystkie przeglądam, zapisuję sobie na prostu na przyszłość, żeby mieć co dla was nagrywać. A jeżeli znajdziecie znajdźkę, no to wam gratuluję i mam nadzieję, że o tym napisaliście w komentarzach. Ja się na razie z wami żegnam, to było na tyle, siemanko, peace, yo! Low, 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 low,